me oczy, o Panie, otwórz me oczy i serce, chcę widzieć Ciebie. Głośno. Chcę widzieć Ciebie. I teraz dalej. Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej swą siłę i moc, gdy śpiewam święty, święty, święty. Święty, 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 chcę widzieć Ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z Wami. Dzisiaj nasza ostatnia msza święta, ostatnie spotkanie. Ja już wieczorem dzisiaj wyjadę stąd. Już mnie nie będziecie widzieć przez jakiś czas. Mam nadzieję, że jeszcze tu kiedyś przyjadę, ale ja już Was zapraszam do Tuchowa. Wiecie, gdzie to jest? Niektórzy pewnie wiedzą. Tuchów to jest miasteczko, w którym jest bardzo znane sanktuarium Maryjne. I tam w lipcu przez 9 dni przyjeżdżają, czy przychodzą piechotą ludzie, bardzo dużo ludzi, aby właśnie popatrzeć na cudowny obraz Matki Bożej Tuchowskiej. Słuchajcie, dzisiaj też wspominamy świętego Kazimierza Królewicza. Widzicie, Królewicz był i jest świętym. To ten człowiek, jak o nim pisano, był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich zdolności. I bardzo był mądrym. Nie zdążył objąć tronu po swoim ojcu, Kazimierzu Jagiellończyku, gdyż umarł mając 26 lat. Dużo to jest 26 lat, czy mało? Mało. Był młodym człowiekiem i umarł dlatego, że zachorował na gruźlicę. Wtedy była to choroba nieuleczalna. Dzisiaj mamy już leki na to. Nikt nie umiera na gruźlicę. A kiedyś nie było lekarstw. Dlatego dzisiaj zawołajmy na pomoc świętego Kazimierza. Poprośmy go, żeby z nami tutaj był w czasie tej mszy świętej i przeprośmy Boga za wszystkie grzechy, bo to jest wymagane, abyśmy mogli z czystym sercem uczestniczyć we mszy świętej. I odmówimy teraz jaką modlitwę? Nazywa się ona spowiedź jaka? Po... Jaka? No właśnie, powszechnie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty dałeś wytrwanie dobrym świętemu Kazimierzowi, żyjącemu na dworze królewskim i narażonemu na pokusy świata. Prosimy Cię, abyśmy przez Jego wstawiennictwo nauczyli się odrywać serca od radości doczesnych i dążyć do wiecznych. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Usiądźmy i wysłuchajmy Słowa Bożego. Czytanie z Księgi Syracydesa. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. Z powodu jej kwiatów, jakby dojrzewającego winogrona, serce me się w niej rozradowało. Noga moja wstąpiła na prostą drogę, od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha mego, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległą wiedzę. Postąpiłem w niej, a temu, który dał mi mądrość, chcę oddać cześć. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznałem wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągnąłem w górę, a błędy przeciwko niej opakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki czystości. Z nią od początku zyskałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Oto Słowo Boże. Pan mym dzieciństwem, moim przeznaczeniem. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim, Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą. Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, On jest po mojej prawicy, nic mnie nie zachwieje. Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię Twojej radości i wieczną rozkosz po Twojej prawicy. Chwała Tobie, Król wieków. Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli godnie stanąć przed Synem Człowieczym. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Otwieramy uszy, oczy i słuchamy tego wszystkiego, co tu za chwilę będzie przeczytane. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty wstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie. Jest gdzieś mikrofon bezprzewodowy, bo ja go cały czas gubię.
Ktoś ten? Chyba nie. Ale ja mówię głośno, więc chyba mnie słychać, co? No właśnie. Słuchaj, rana towarzyszy nam tutaj. Matka Boga. To jest obraz, a jest obraz, ten to jest ikona. Czy ikona jest czymś innym niż obraz? Słuchajcie, obraz możemy namalować. Na przykład tu jest obraz, nie? Na płótnie, na desce malujemy farbą olejną, akrylową, najczęściej olejną, która długo schnie. I potem zapuszcza się takim... ale jeszcze coś innego jest, tylko wyleciało mi z głowy, co to jest? Co? I to tak bardzo ma taki mocny zapach, no ale nie czasem. Słuchajcie, a ikonę robi się zupełnie inaczej. Żeby zrobić ikonę, widzicie, to jest prawdziwe złoto. To, co jest złote, to jest prawdziwe, najprawdziwsze złoto. I najpierw taka ikona, to trzeba wyczyścić całą deskę. Potem używa się specjalnego kleju i 12 warstw płótna, czyli robimy klej, taki gipsowy specjalny, rozsmarowujemy to, potem dajemy pierwszą warstwę takiego cienkiego płótna. Potem z powrotem klej, znowu płótno, klej, płótno, klej, płótno i tak dalej. I na końcu już zaciera się wszystko specjalnym gipsem i tego w ogóle nie widać w środku. Dlaczego jest 12 warstw? Bo tam jest taka liczba 12, jeśli chodzi o Pana Jezusa i 12 apostołów, widzicie? Ten symbol 12 uczniów Jezusa, 12 apostołów, mamy w takiej ikonie, również tego nie widzimy. I potem jest wszystko pięknie wyszlifowane. Widzicie, ile to dni musi zajmować, żeby wszystko wyschło, nie? To nie jest praca na jeden dzień, tylko to się robi miesiącami. Bo jakby nie wyschło coś tam w środku, to potem by to skupło, leciało i tak. No i dopiero potem rysuje taki szkic. Kto chce zobaczyć, bo tu parę szkiców widać. Dzieci, chcecie zobaczyć te szkice? Jak one podejdziecie tu i zobaczycie z bliska, jak te szkice wyglądają. Bo one są tam takie wgłębienia, widzicie? Na przykład w aureoli mamy wgłębienia, bo rysowane tu też są jakieś emblematy, takie kropki, widzicie to wszystko? Na chwilę podejdziecie, bo jak dzieci stąd odejdą, to każdy może zobaczyć. Widać to? Takie wgłębienia. No, to pan czy tam nie. Dobra, to teraz kto widział, to już sobie uklęknie i pójdzie sobie do ławeczki, tak żeby inne dzieci mogły jeszcze tutaj podejść. I dopiero potem, jak już wszystko jest przygotowane, nakłada się złoto, prawdziwe płatki złota, takie bardzo, bardzo, bardzo cieniutkie. No, słuchajcie. Dobrze, to już dzieciaczki idziemy, bo już widziałyście. I następne osoby podejdą. Bardzo ładnie. I spójrzcie, dopiero kiedy już jest złoto naniesione, to rozpoczynamy malowanie. Oj, nie pomyli. Nie malujemy ikony. Ikonę się pisze. Widzicie? I ta ikona zostaje napisana. Zwróćcie uwagę też, że są takie... O, widzicie? Jak to ktoś pociągał takim piórem, czy takim mazidłem, takie proste kreski. Tu nie ma odcieni, jest jeden kolor. Niebieski, czerwony, zielony. Nie? I tu jeszcze turkusowy pod welonem Matki Bożej. Są napisane gwiazdy. Obraz malowany wygląda zupełnie inaczej. Popatrzcie. Prawda? Obraz namalowany, a to jest ikona pisana. Dobrze, dziękuję wam. Możecie już tam sobie pójść dalej do swoich ławek i słuchać uważnie. Popatrzcie sobie. No. Taka ikona zawsze pisana jest dla kogoś oraz w czasie pracy intencji kogoś. Czyli za kogoś, dla kogoś i w intencji kogoś. Nie? Takie dwa warunki. Dla kogoś oraz intencji.
Czyli pisząc tę ikonę, ojciec Eugeniusz Harfiel, który był tu kiedyś na rekolekcjach i prowadził, on pisze takie ikony. I te ikony wysyłane są na cały świat. Zresztą, ta ikona jest bardzo związana z moim zakonem. Jak się nazywa ten zakon? Ja? Redemptoryści! Właśnie! Bardzo dobrze! Redemptoryści. 150 lat temu papież Pius IX ofiarował oryginał tej ikony redemptorystom. Oryginalna ikona jest już trochę większa, czy wielkości tego tabernakulu. Może tak bez tej góry tyle. Tak, nie jest to duży obraz. Jest w Rzymie na Via Merulana, czyli ulica Merulana. Via Merulana, tam jest kuria generalna naszego zakonu, bo przewodniczy temu zakonowi ojciec generał, taka nazwa. To nie jest stopień wojskowy, ale najwyższy zakonny. I ojciec generał tam strzeże tego obrazu, pilnuje i tam rzeczywiście przychodzi wielu ludzi, modli się za pośrednictwem Matki Bożej. Papież, ofiarując redemptorystów tę ikonę, powiedział takie słowa. Uczyńcie ją znaką na całym świecie. I dzisiaj jest to najbardziej rozpoznawalna ikona, czy w ogóle jakikolwiek obraz rzeczywiście na świecie. I redemptoryści, jak jeździli na rekolekcje, na misje, no to brali z sobą ikonę i zostawiali proboszczowi. Mówili, żeby też była nowenna do Matki Bożej, tak jak dzisiaj mieliśmy nowennę. Kto był na nowennie, na różańcu, też wielu ludzi się gromadziło. Ludzie przychodzili i prosili Pana Boga o różne rzeczy. I cuda się działy, dzieją się do dzisiaj. Znam mnóstwo przykładów tego, że człowiek odprawiając 9 nowen, czyli co tydzień przychodzi na nowennę przez 9 razy, z pewnym intencją, jedną konkretną, i po tych 9 nowennach nagle wszystko się zmienia. Jeśli ktoś ma wiarę, bo bez wiary nic się nie da zrobić. Pan Jezus zawsze mówi, możesz nawet góry przenosić. No fajnie by było tak, kadry przenieść sobie tak tu koło Mielca. Jest to możliwe? Czy nie? A Pan Jezus mówi, że jest. Widzicie? Himalaje byśmy się przenieśli i na Narnię, czy trochę śniegu. No i moglibyśmy. Pan Jezus mówi, że to można zrobić, ale co trzeba mieć? Wiarę. A my mamy taką malutką wiarę, nie? Ale co tu zrobić, żeby ta wiara była większa? Słuchać Słowa Bożego, czytać Pismo Święte, modlić się, uczestniczyć w życiu Kościoła. I są rzeczywiście ludzie tacy, którzy mają mocną wiarę, jak coś powiedzą, to rzeczywiście to się dzieje. I są ludzie, ja znam takich też, którzy potrafią pomodlić się nad kimś, na przykład nad chorym człowiekiem, jak się pomodlą i ten człowiek jest uzdrowiony. Są tacy ludzie, to są ludzie, którzy są blisko Pana Boga i ich wiara jest bardzo silna. Oczywiście nie ma takiej potrzeby, żeby góry przenosić, nie? Bo po co? Przecież górole my się martwili, gdzie są ich tatry, a nam tu po co? My tu mamy inne rzeczy, nie? Dlatego zostawmy parę tatry, a my mamy tutaj lasy, mamy piasek, po drugiej stronie jest dwa piasku, są drzewa, a tam są znowu inne. Różnorodność przyrody w tym terenie waszej wioski jest niesamowita. Bo jak tu przyjechałem, to poczułem się, bo wyjechałem wieczorem, a rano, kiedy wyszedłem, patrzę, normalnie jak w Toruniu, takie same drzewa, też jest piasku pełno, ale jechaliśmy na tej wioski, bo ja na gdzie mieszkacie, po prostu wszystko mi powiedział. I patrzę, a tam już są lasy liściaste. No niesamowite. Widzicie? Tu jest taka różnorodność, dlatego kochajcie wasze miejsce, waszą wioskę. Pielęgnujcie, to jest ważne. Reklamujcie, żeby tu ludzie przyjeżdżali, bo jest gdzie chodzić. I oczywiście dbajcie o Kościół, dbajcie o to, by tu przychodzić i rozwijać swoją wiarę. Oczywiście same dzieci tego nie zrobią, bo nie wolno uciekać z domu, nawet do kościoła, jak chcecie przyjść, nie wolno uciekać. Wtedy idziesz do kogo? Do mamy, bierzesz za rękę, mówisz, mamo, idziemy na nowennę, w środę. W środę jest? No.
Kiedyś uczyłem w szkole różne dzieci. Jedna dziewczynka, kiedy ja zapytałem, czy chodzi na roraty, roraty były, kiedy są w Adwencie, nie? Przed Bożym Narodzeniem. I pytam, które dzieci już były na roratach? No to podniosłem ręce, a jedna dziewczynka się rozpłakała. Była w trzeciej klasie podstawowej. Ja się pytam, co dzisiaj? Dlaczego płaczesz? Nic nie chciała powiedzieć. No powiedz, co się stało? To jej się nie dzieje, bo ja jeszcze nie byłam. A dlaczego? No bo tata spał, mama spała, ja ich budziłam rano, ale nikt ze mną nie może. To słuchaj, to musisz znaleźć jakiś sposób. Szukaj takiego rozwiązania. No i na następną katechezę przychodzi taka zadowolona, szczęśliwa. Mówię, też taka dzisiaj radosna jest. No bo byłam na roratach. Jak to się stało? Przecież rodzice nie chcieli. Chciałam iść do kościoła. Ale ja wstałam przed piątą, poszłam do rodziców, wyskoczyłam na łóżko i tak długo się głuchłam po nich, skakałam, w końcu za mną poszli do kościoła. Znalazła taki sposób, trochę śmieszny sposób, nie? Ale tak mi zależało, że nie dała spokoju rodzicom, musiała iść. I od tej pory zaczęli chodzić. Widzicie, to jak dziecko potrafi zmienić dom. Tak samo jak dziecko się urodzi w domu, nie? To odwróci chałupę do góry. To jest coś niezwykłego. Tak samo, widzicie, Matka Boża trzyma Pana Jezusa, malutkiego, i co, jak się urodził, to też. Matka Boża miała swoje przyzwyczajenia, a tu nagle urodził się Pan Jezus i wszystko się wywaliło do góry, do nami. Ale to dobrze właśnie o to chodzi. I w naszym życiu wszystko musi się właśnie odwrócić do góry, do nami. Jak ktoś nie ma wiary, no to trzeba szukać, żeby taka wiara była. Jak ktoś nie chodzi do kościoła, no to niech chodzi. To zmieni. Jak ktoś jest niegrzeczny, jak dalej niegrzeczny, grzeczny. Jak ktoś proboszcz nie słucha na religii, to dalej ma nie słuchać? Słuchać ma. Słuchajcie o tym. Musimy być coraz lepsi na wzór Matki Najświętszej, która, widzicie, taką dużą dłoń Matki Bożej, widzicie? Ona pokazuje nam, kto dużo jest. Ona Pana Jezusa nie zachowuje dla siebie, tylko nam dodaje, pokazuje rękę. To jest mój Syn, Jego macie słuchać, do Niego się modlić. Ja Wam pomogę w tej modlitwie, bo nasza modlitwa zawsze jest do kogoś skierowana. Czy my się modlimy do Jana Pawła II? Czy nie? Powiedzcie. Tak? A ja powiem, że nie modlimy się do Jana Pawła II. Czy modlimy się do błogosławionego Jerzego Popiełuszki? Nie do Niego. My modlimy się tylko i wyłącznie do Boga, czyli taka linia prosta, do Boga, ale w tej chwili może nam pomóc kto? Święty Jan Paweł II, święta, kto? To jest patronką parafii. Anna, no nie? Święta Matka Teresa z Kalkuty może nam pomóc w tej modlitwie do Boga i Matka Boża również zanosi modlitwę do swojego Syna, do Jezusa, do naszego Boga. Pamiętajcie o tym. Wszyscy święci pomagają nam i przez ich wstawiennictwo się modlimy. Dzisiaj uklęknijmy przed Matką Najświętszą teraz i odmówimy jeszcze modlitwę i w takiej chwilce ciszy pomyślcie, za kogo chcecie się pomodlić. Za kogo? Kto potrzebuje waszej modlitwy? Może mamę boli głowa często. Może kręgosłup babcie mówię. Może ktoś kuleje, widzieliście, albo ktoś był biedny, albo ktoś był potrzebujący, ktoś pełnosprawny, albo widzieliście człowieka takiego dziwnego, jakiegoś i chcecie się za niego pomodlić, żeby mu Pan pomógł. A może ktoś się źle uczy i pasowałoby, żeby się lepiej uczył, żeby ten egzamin mógł poklasisty dobrze napisać i iść do dobrej szkoły później. Pomyślcie teraz, za kogo. Pod Twoją ochroną uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panna chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi na zonawek.
Matko Boża, nieustającej pomocy, módl się za nami. Amen. Teraz Panu Bogu przedstawmy nasze wspólne prośby. Stańcie. Ktoś jest do próśb? Do modlitwy wiernej. A chcesz się za kogoś pomodlić? To powiedz, za kogoś będziesz modlić. Rolników? Bardzo dobrze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Pani. Kto jeszcze się chce pomodlić? Łapkę do góry, a ja podejdę. Za wszystkie mamy, za Twoją mamę. Ciebie prosimy. Prosi też. Ciebie prosimy. Daj z gminy usłowna siesty, żeby były trudne, żeby były łatwe, żebyście stali. Wszyscy Ciebie prosimy. Wszystkich uczniów obecnych i tych, którzy też przyjdzie szkoły. Ciebie prosimy. To za nauczycieli, za nauczycieli, za dyrekcję, za ich dobre serce, za to, że was uczą, że przekazują wiedzę, ale nie tylko wiedzę, bo i wartości moralne też. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Za naszą całą szkołę, żeby nikt jej nie zburzył. Ciebie prosimy. Za wszystkich zmarłych. Ciebie prosimy. Za bliźnich. Całą rodzinę. Za całą rodzinę. Całą rodzinę. Za mamę i tatę. Całą rodzinę. Za moją babkę. Księdza proboszcza. Ciebie prosimy. Ciebie prosimy. Za... Wyleciało słowy. Fajnie. I wszystkie intencje nasze zwierzmy tutaj i przedstawmy Panu Bogu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. I śpiewamy drugą pieśń na ofiarowanie, ale wszyscy głośno śpiewamy. Otwieramy te nasze karteczki. Ofiaruję Tobie, Panie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład święty nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Teraz ukrępujemy i będziemy ofiarować, ofiarujemy teraz te wszystkie dary Panu Bogu, aby On poprzez słowa, które będą wypowiadane, uświęcił je, by stały się Jego ciałem, Jego krwią. I za chwilę to będzie już nie chleb, ale Pan Jezus pod postacią chleba. Już nie będzie wina z kroplą wody, ale będzie prawdziwa krew Pana Jezusa, ale pod postacią wina. Czyli dalej widzimy chleb, widzimy wino, ale tak naprawdę jest to ciało i krew Pana Jezusa. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął chleb i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i wielki zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na cały dzień. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej opiekuńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Chrystusa, z Chrystusem, Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego wspólnie będziemy odmawiać modlitwę. Ojcze nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy spokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem a ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciała Pana Jezusa, nie spuszczamy głowy na dół. Panie, nie patrz w ogóle na Ciebie. Tu trzeba podnieść głowę. My jesteśmy wybrani i patrzymy gdzie, kto może dzisiaj przyjąć Pana Jezusa. Kto już przystąpił do pierwszej komunii świętej, kto jest w stanie łaski uświęcającej, czyli po spowiedzi, może przystąpić do komunii w czasie tej mszy świętej. Będzie święty. Świętym będzie, trzeba mieć tego świadomość. Dlatego patrzmy na to ciało Pana Jezusa pod postacią chleba. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego chrztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
cierpiący na bryczach, rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Pięknie. Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty nas posiliłeś chlebem eucharystycznym. Sprawa by, abyśmy naśladując świętego Kazimierza z radosnym sercem biegli drogą Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeszcze tylko przeczytam intencję, w jakiej dzisiaj odprawiam tę mszę świętą, bo nie zrobiłem tego na początku. Ta msza święta była sprawowana za świętej pamięci Józefę i Jana Cisu. Jak się mówi proszę, otrzymuje się to, o co prosimy, to trzeba jeszcze powiedzieć jedno słowo. Jakie? Głośno. Dzień dobry, też trzeba, jak ktoś przyjedzie, to się mówi dzień dobry. Ale tak jak ojciec przyszedł tutaj na 4 dni i głosił, i głosił do nas słowo, bośmy go prosili o to, to trzeba jeszcze powiedzieć słowo. Dziękujemy, a więc wszyscy głośno. No bardzo pięknie, no tak trzeba. Ale jeszcze niektóre dzieci planowały, że coś tu przygotują takiego wielkopostnego dla ojca. Niech teraz poszczególne te dzieci podejdą i powiedzą, co przygotowały i co chcą ojcu rekolekcjoniście życzyć. Już jest pierwsza dwójka, już tam pokazywały ojcu. Proszę bardzo. No. Dziękuję serdecznie, moje dzieci kochane, niech Pan Jezus Was błogosławi. Dzięki wielkie. I jeszcze raz, bo przez tamten mikrofon są osoby, co się przygotowały, ojcu. Kierowankę za święty. Tak, bo teraz jest rok eucharystii. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dobrze. A ja przygotowałam dla księdza Laurka od całej klasy czwartej. Dobrze. Tak. Dzisiaj w naszej parafii kończą się rekolekcje wielkopostne. Z wielkim zapałem wsłuchiwaliśmy się w to wszystko, co Pan Bóg chciał nam powiedzieć poprzez Twoje słowa. Na koniec naszych wspólnych spotkań i rozważań chcemy Ci, Ojcze Szczepanie, serdecznie podziękować, życząc obfitości tych łask, które są Ci najbardziej potrzebne na drodze kapłańskiej oraz na dalsze lata duszpasterstwa. Mamy nadzieję, że gdy będziesz pił kawę czy herbatę z tego kubka, przypomnisz sobie o Korzeniowie. Na mszy świętej o godzinie 17:00. Przypomniały mi się piękne lata, kiedy pracowałem w szkole i uczyłem dzieci, przygotowywałem do Komunii Świętej. I wtedy takich podziękowań różnych było dużo i to jest takie bardzo miłe. Teraz już mam mniej takich podziękowań. Teraz jestem dyrektorem Centrum Powołań Redemptorystów. No i raczej spotykam się z młodzieżą, to są takie spotkania formacyjne, takie ukazywanie seminarium, przyjmowanie ich.
I tam już to jest zupełnie inny świat, nie? Więc takich podziękowań nie ma za bardzo, dlatego aż serce się wzruszyło moje, bo jak dzieci dziękują, jak młodzież dziękuje, to jest czymś niezwykłym. Dlatego ja jestem tak wdzięczny, że teraz chcę ja wam podziękować bardzo mocno. Będę nosił was w sercu i w pamięci, będę się modlił za was. I teraz chcę pobłogosławić was tym krzyżem misyjnym, który widzieliście też z bliska, a który kto mi podarował? Pamiętacie? Taki starszy ojciec ma na imię Karol. Ojciec Karol. Dlatego teraz przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. A dzieci z klas od 1 do 3 poproszę tutaj, przyjdźcie przed schody na indywidualne błogosławieństwo. Thank you.
Dzień dobry. Dzień dobry.